Dzień dobry kochani, zapraszam Was na karty dnia w poniedziałek. Mam już tutaj gotowy układ, w którym my pojawiliśmy się w karcie cesarzowej. Tak więc dzisiaj dużo siły do działania, może też zbieranie plonów tego, co wcześniej zasialiśmy. Myślę, że takich pozytywnych. Też taka motywacja, natchnienie może do nas przyjść. No to jest karta opiekuńczości również, która nam się dzisiaj przyda, dlatego że tutaj mi się pokazała sytuacja, w której jakaś osoba z naszego otoczenia może się gorzej poczuć, czy to fizycznie, czy to psychicznie, duchowo nawet też. I może intuicja, która gdzieś tam się przebije w tym kontakcie, powie nam o tym, żeby wesprzeć tę osobę, żeby się po prostu nią zająć, tak? Tak jak tutaj jest karta matki cesarzowej, no to dzisiaj takie tendencje właśnie będziemy mieć ku temu. Ta czwórka denarów mówi o tym, kochani, że może nam gdzieś tam przemknąć przez myśl taka historia, w której nie do końca pomyślimy sobie, że nie do końca nam to się kalkuluje, tak? No bo w związku z tą osobą, która potrzebuje naszej pomocy, to jest bardziej energia męska, mam wrażenie. No to może będziemy musieli poświęcić jakieś środki, czas swój i trochę szkoda nam będzie tego. Natomiast ten as denarów mówi o tym, że to się opłaci, tak? Dobro wraca zawsze. Tutaj na pewno należy o tym pamiętać. Tak więc jak pomyślicie sobie o tym, że stracę tam kilka chwil, albo może bez sensu, żeby się poświęcić, aby pomóc komuś, no to pomyślcie sobie, że dobro wraca, że to Wam się opłaci i czasem nawet słowo wdzięczności może uskrzydlić. Także taka historia na dzisiaj. Ja Wam życzę fajnego poniedziałku, udanego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.